Witam Państwa ponownie. Pani Heleno, dzisiaj chciałabym się Pani zapytać o to, jak się przed tym wszystkim chronić? Czy jest jakiś sposób na to, żeby nas się to wszystko nie czepiało? Tak, powiem Państwu prawdę, że stuprocentowego sposobu na ochronę ja nie znam. Nie wiem, być może, że ktoś coś takiego zna. Ale wiem natomiast, że bardzo ważne dla każdego człowieka jest jego biowitalność. To może chronić naprawdę bardzo, bardzo mocno. Jest to mocny organizm, który ma odpowiednią ciepłotę. Czyli coś takiego, że na przykład jest człowiek, który ciągle siedzi skulony, jest mu ciągle zimno. I to jest właśnie ta bardzo niska biowitalność. Jeśli człowiek ma dobrą biowitalność, odpowiednią, to nie jest mu zimno. On może nawet w zimie wyjść bez rękawic, ma ciepłe ręce, ciepłe dłonie, bo jego wewnętrzny piec pali. Po prostu pali się płomień. Ta nasza biowitalność bierze się właściwie z wnętrza. Właściwie znajduje się w każdym z nas jakby piec. Tak to można określić. I ten piec, no, musi się palić, ogień w tym piecu. Żeby ten ogień się palił, to musimy do tego pieca podkładać. No i tu jest cały problem. Co my do tego naszego pieca wewnętrznego wkładamy? Jeśli jemy gorące jedzenie, jeśli jemy zupy gorące z różnymi przyprawami chińskimi, no to fantastycznie, rozgrzewa nas to od wewnątrz. Wspaniałym, oczywiście bardzo dobrym paliwem dla naszego pieca, czy jakby węglem, jest jednak tłuszcz, który jest bardzo potrzebny człowiekowi. No oczywiście nie olej smażony, bo ten olej jest w złym stanie, jeśli go usmażymy. Surowy olej również, ale bardzo dobrym również tłuszczem jest smalec. Bardzo to dziwnie może brzmi dzisiaj w dobie, kiedy wszyscy na ten smalec wygadują niestworzone rzeczy, ale on jest nam potrzebny, ponieważ nasz organizm przerabia go nie wysilając się. On jest gotowy. Gotowy, najlepszy węgiel do naszego pieca. Bardzo dobre są potrawy, długo gotowane, czyli mają dużo chi, energii. I one też nas rozgrzewają. Typu bigosy, gdzie nieraz się gotuje kilka dni, taki bigos, on ma bardzo dużo energii. No zwrócimy również uwagę, kiedyś dawno nosili dla ludzi chorych do szpitala rosół. Dlaczego? Bo taki rosół również długo gotujemy na ogniu i on ma dużo energii. Czyli wszystkie potrawy energetyczne nas wspomagają. Nasza bioenergia jest odpowiednia, nie jest nam zimno, możemy robić, iść w mrozie i nie marzniemy po prostu. Ludzie, którzy... Tak spotkałam właśnie takiego człowieka kiedyś na moim wykładzie, właściwie kobietę, która miała dłonie sine do połowy. I jak sprawdziłam jej tą biowitalność, to była no makabra. Nie wiem, czy do dziś żyje ta kobieta, młodziutka kobieta, która była jednym zmarzniętym sęgiem. Co obniża naszą biowitalność? Jakie pokarmy? No są pokarmy i to by trzeba było na to zwrócić uwagę, które wychładzają organizm. I takich pokarmów w zimie powinniśmy w ogóle unikać. W lecie czasem możemy sobie pozwolić na to, ale w zimie absolutnie unikamy pokarmów wychładzających typu jogurty, kefiry. To wszystko jest z lodówki, czyli jeszcze nie dość, że chłodne, to w zasadzie wychładzamy, bo nie trzymamy ich w temperaturze pokojowej. Przede wszystkim wody mineralne, które są tak bardzo polecane. Ja nie polecam wód mineralnych nikomu, natomiast polecam wodę, ale przegotowaną, zwykłą, ze studni, przegotowaną i postawioną na stole w dzbanku, wystudzoną. I jeśli pijemy taką wodę ugotowaną i wystudzoną, ona już nas nie wychładza. Ona jest po prostu bez wpływów, nie wychładza i nie ociepla. Natomiast no, mnóstwo potraw, surowych przede wszystkim, bardzo nas wychładza. I tacy ludzie, którzy mają niską biowitalność, powinni jeść warzywa duszone, gotowane, a nie surowe.
Ta biowitalność ma wpływ na naszą energetykę. Co to znaczy? No, że jeśli człowiek ma niską biowitalność, to wszystko się do niego klei. Każda jedna choroba nie ma siły, organizm jest słabiutki i tak dalej. Także podnosimy swoją biowitalność, wtedy nie chorujemy. Nawet bakterie i wirusy lgną do ludzi, do dzieci, które są bardzo, mają niską biowitalność. Jeśli tą biowitalność sobie podniesiemy, powiedzmy, gorącymi zupami codziennie, nawet kolację sobie potrafimy, warto zrobić gorącą, wtedy nie chorujemy albo mniej chorujemy, zaczynamy się uodparniać na przeróżne wirusy, bakterie. Bardzo ważne w tym wypadku są przyprawy właśnie te rozgrzewające, których u nas na przykład bardzo mało używamy. Są to przyprawy, no zazwyczaj chińskie, oni jednak mają te przyprawy najlepsze, rozgrzewające. I tu cały właśnie jest problem w tym. To działa na energetykę ciała człowieka, ale również rozumiem na jego aurę. Tak, wzmacnia aurę, wzmacnia biopole i wtedy już jakby te energie, które idą do nas, powiedzmy zbliżają się, czy energie chorobowe, czy jakiekolwiek, które zresztą najpierw ja widzę w ciałach subtelnych, zanim dojdą do ciała fizycznego, są w ciałach subtelnych, więc ja już na przykład je widzę. Ale jeśli jesteśmy odporni, nasz organizm nie wpuści tych energii do siebie. I tu jest właśnie, że niekiedy cały dom ludzi, ja miałam taką rodzinę właśnie, wszyscy w bardzo złym stanie psychicznym, fizycznym, przeróżne, wszystko tam było. Jeden ojciec rodziny, który był jak stal, czyściutki, było mu cieplutko, zdrowy psychicznie, fizycznie i w ogóle, był po prostu mocny energetycznie. Czyli rozumiem, że przez nasze odżywianie, przez to, co jemy i jak jemy, jesteśmy w stanie wzmocnić swoją ochronę psychoenergetyczną. Tak, na pewno, to jest bardzo ważne. Myślę, że część ludzi, kilka lat temu była taka nagonka na tłuszcze. Nie wiem dlaczego, kto to wymyślił. To było coś bardzo złego, bo ludzie tak bardzo uwierzyli w to wszystko, że zaczęli od każdej szyneczki, od każdego plasterka odrywać cały tłuszczyk. Nawet nie mieli pojęcia, co robią tak naprawdę. Że to jest niezbędne, wręcz konieczne dla organizmu. No, wszyscy wiemy, że w tłuszczach rozpuszczają się wszystkie witaminy, suplementy, że wszystko, co dostarczamy sobie z pożywienia, w pożywieniu takiego, co ma witaminy i minerały, to rozpuszcza się w tłuszczach. Jeżeli nie mamy tłuszczu w organizmie, to niestety nic nie zostanie przyswojone. I tak to wygląda. I człowiek jest coraz słabszy, mimo że się faszeruje, powiedzmy, różnymi suplementami, nie wszystko zostaje przyswojone. No i jest mu zimno, coraz zimniej i jest coraz grubszy do tego, bardzo często. Bo ten tłuszcz, człowiek jest wyziębiony i ten tłuszcz wręcz się w nim jakby gdzieś robi, tak jakby zastygał ten tłuszcz w nim. Mam bardzo wiele klientek, które były bardzo grube, jak ja porozmawiałam z nimi na temat właśnie biowitalności, żeby zaczęły jeść gorące zupy i tak dalej, w ogóle gorące potrawy. O dziwo, to wszystko jakby powolutku wzmocniły swoją tą biowitalność i ten tłuszczyk powolutku zaczął znikać. Także jest to ważne, bardzo ważne. Nawet ludzie sobie nie zdają sprawy, jak bardzo. Dziękujemy w takim razie. Dziękuję również.